Zapraszam na film www.domza150000.pl. A oficjalnym patronem mojego kanału jest właściciel serwisu faris.pl. Co mówiłem wczoraj o tym, że deszcz zatrze, taką strukturkę zrobił. Niemniej jednak to jest jeszcze mleczko świeże, bo całą noc padało, calutką noc padało. Tam dołek lekki wyszedł. Tak jak wam mówiłem wczoraj, takimi rzeczami się absolutnie nie przejmujcie. To nie ma żadnego znaczenia na wytrzymałość budynku. Jeżeli zostanie zrobione tak jak jest, będzie naprawdę w porządku. Zastanawiamy się, jak tu ugryźć temat z papą. Na pewno nie wchodzimy dzisiaj na płytę, czyli pierwsza warstwa, która będzie murowana dzisiaj, na pewno będzie murowana od zewnątrz, czyli od dupy strony. Tak się robić nie robi, chociaż niektórzy tak robią właśnie i się upierają przy tym, że tak jest lepiej. Nie, tak nie jest lepiej. Zawsze się muruje z sznurek po drugiej stronie materiału. Jesteście tu, tu macie materiał, tam macie sznurek. Tu niestety, żeby nie wchodzić na płytę i żeby dzisiaj nie mieć przestoju, dyrektor wymuruje od zewnętrznej strony pierwszą warstwę. No chyba, że później pogoda podciągnie, bo dzisiaj zapowiada się bezchmurnie. Aby temperatura była, nie? Jak będzie temperatura, to będzie fajnie, naprawdę. No i oczywiście dzisiaj nie wrzucę tutaj materiału do środka, bo to taka zaistniała sytuacja, że padało całą noc, jest chłodno i ten materiał nie zdążył związać na tyle, żeby można było na niego wrzucić płytę. Znaczy, super, ja bym paletę wrzucił, to się z płytą nic nie wydarzy. Ale by się porysowało całą posadzkę świeżą, bo ona jest jeszcze świeża po prostu. Nieraz widzieliście, jak na drugi dzień już normalnie układaliśmy palety na tym, no ale były inne pogody. Pytaliście, gdzie kanaliza, że o kanalizie zapomnieliśmy. Nie, nie zapomnieliśmy. Tu jest kanaliza. Celowo została ustawiona na takiej wysokości, żeby przy ściąganiu nie było problemu i się sprawdziło to. No. Jednak dopilnować na równo, ułożyć tak jak tutaj i poszła robota. Debatujemy tu, jak to zrobić teraz. Robiliśmy wielokrotnie w taki sposób i tu również zrobimy to, czyli dokładnie tylko wyczyścimy bloczka betonowego, który jest tutaj. I ułożymy normalnie papę i na tej papie będziemy murowali. Tutaj, w przeciwieństwie do tego, co Państwu tłumaczyłem na ławie fundamentowej na dole, tutaj nie ma obawy, że to zostanie przesunięte przez skoczka, przez płytę zagęszczającą, przez zagęszczarkę, przez wibrator, czy też przez sprzęt ciężki, który będzie dojeżdżał do wykopu, a swoje właściwości spełni izolacyjne. Tak więc bez obaw można również taką sytuację zrobić, jeżeli ktoś, tak jak my w dzisiejszej sytuacji, nie chcemy czekać. Wielokrotnie tak robiliśmy. Jest to powszechnie stosowane na budowach. No ale wiecie, jak jest na budowach, tak? Czas to pieniądz, niestety. Jest to jak najbardziej technologicznie ok. Przede wszystkim spełnia w dalszym ciągu swoje zadanie. Na ławie fundamentowej robiliśmy również, najczęściej tak robiliśmy. Kilka razy nie zrobiliśmy i w tych razach, których nie... Na początku robiliśmy, później jak właśnie był wilgotny beton na drugi dzień, bez sensu jest grzać na wilgotne, bo to się nie przyklei po prostu, tak? Ta izolacja, która tam jest, ona się po prostu stopi, ale ona się tego nie przyklei do wilgotnego materiału, tak więc szkoda Państwa czasu w tym wypadku i naszego tutaj konkretnie na tej budowie, jak widzicie. Tak jak mówię, robiliśmy tak, że na początku grzaliśmy, później nie zgrzaliśmy, mimo że było sucho, ale nam się śpieszyło. No i zemściło się to tym, że wjechałem fadromą i niestety przesunęło się na papie i ściana fundamentowa została wepchana do środka. Na dole już bym tego nigdy nie zrobił. Jeżeli byłaby taka sytuacja jak teraz, dzisiaj lejemy beton, jutro jest ława fundamentowa mokra, niestety robimy przerwę i ja się nie decyduję na dole na ułożenie tylko izolacji, tak jak tutaj to zrobimy. Tylko dokładnie sobie przygotujemy powierzchnię z tego mleczka, a takim potwierdzeniem moich słów, które mówię, że, bo niektórzy mogą pomyśleć, o, gościu teraz coś wymyślił, powiedział bajkę, żeby się nie czepiali, że nie zgrzał papy. Coraz powszechniej stosowana, ja nie jestem zwolennikiem, czekaj. Ja nie jestem zwolennikiem, coraz powszechniej jednak stosowane są rozwiązania, że stosuje się, są różni producenci, ale stosuje się folię jako izolację. No a przecież folię, wiecie jak Państwo wygląda z folią temat, folię układacie i na niej murujecie, tak więc tu nie ma obawy o to, że to jest wymyślone, tylko żeby powiedzieć, że zostało powiedziane. Tak samo na ławy fundamentowe, coraz częściej w hurtowniach możecie kupić 50 folię, 60 na wymiar. Tą folię rozwijają, szczególnie na, pewnie, albo dobra, nieważne, chciałem powiedzieć o Polsat Play, o budowlańcach, ale oni ją, teraz wyobraźcie sobie sytuację, macie taką sytuację jak tu, są tutaj chrupki, nie jest to oczyszczone, na to położycie cieniutką, niecałego milimetra, czy też milimetr folię i na nią układacie zaprawę.
trawę, obciążacie ją wieloma tonami. W wielu przypadkach, jeżeli zostanie to równiutko zrobione i położona folia, ona spełni swoje zadanie, po to ona jest. Jednakże mnie to nie przekonuje. Wolę izolację grubą, sprawdzoną. To jest papa 4,2 mm i wiem, że to jest izolacja naprawdę skuteczna. Debatujemy na ten temat. Jak myślicie, czemu najczęściej, znaczy najczęściej, coraz częściej stosuje się folię? Bo jest wygodniejsza, bo jest szybsza, bo nie muszą ciąć na paski, to zajmuje czas, bo wystarczy ją rozwinąć z rolki, położyć na niej, murować i zapomniany temat. Dałem, że wczoraj chłopaki jeszcze papę pocięli. Ja pojechałem robić film, a chłopaki jeszcze gdzieś tu znaleźli kawałek twardego, papę pocięli. I co, sprawdził się ten nowy nożyk? Jednak? Ale do wprawy trzeba dojść i równy teren tak jak u ciebie jest, no. Nie? No a tu na przymiarze nie ucieka? Znaczy tam wiesz, bo go trzeba... Tam kamyki mieliśmy gdzie nie gdzie, wiesz, takie... No. Haczyk jak mu o kamień zaczepił, to chciał no z kamieniem, wiesz? I wiesz, ale tak jak na prostym terenie, tak jakby... To jest przykładowo posadzka u no, mnie, no. Chłopie. Tak? No i dobrze. Też odpowiadając na pytania, które się... Bo sprawdza mi się takie coś wam powiem. Jak sobie przypomnę coś przy okazji, bo piszą ludzie nieraz, jak to jest, że no kiedyś budowali i było tak w szkole uczone, no bo tak uczyli w szkole, w książkach z lat 70-tych, 80-tych, że należy odczekać, nie wiem, tydzień czasu, dwa tygodnie, tak? Ale proszę wziąć pod uwagę to, że się technologia budownictwa zmieniła okropnie. Dzisiaj macie beton towarowy, takiego betonu z betoniarki nie byli w stanie urobić, tak więc bez obaw, można tak robić, tak się robi i tyle. Kolejną sprawą jest to, oczywiście, nie moglibyście dzisiaj murować tutaj, pociągnąć na tej świeżo wylanej wczoraj posadce, pociągnąć izolacji i ścianę nośną murować. No nie jest to wskazane. Co najmniej 72 godziny poczekać, 3 doby, żeby na tym coś robić. Natomiast tutaj, tu nie murujecie na chudziaku, który był wczoraj wylewany. Tu murujecie na ścianie fundamentowej, tak więc bez obaw, możecie to robić już dziś. Tu jakby nie było tego piasku, może tu będzie okazja wam pokazać z przykroju jakąś grubszą porcyjkę. Tu na dole, między tym co teraz ściągnę betonem a deską, powinien być piaseczek. Widzicie ile piasku? Rudego, patrzcie. Piaseczek i dzięki temu piaseczkowi właśnie tak to wygląda. Ta robota jest przyjemnością dzisiaj. Natomiast tutaj nie było wkręta wykręconego i... A ja... No! Wczoraj było zwieńczenie, stąd też podsumowanie. Aha! Dzięki za słuszne zwrócenie uwagi. Parę osób napisało o tym. Myślę, że więcej osób to wyczaiło, ale nie pisało. Ze stalą się rąbnąłem. Macie rację, ja wpisałem ilość kilogramów zamiast złotówek, tak więc to do zweryfikowania będzie. No szybko, no i tak wyszło, ale dzięki za słuszne zwrócenie uwagi. No i tak prędzej czy później by wyszło, no bo wiadomo, że jest... Cenę stali i tak mam dobrą tutaj w stosunku do tego, co to jest powszechnie, bo dogadałem fajnie, ale to wiadomo, to będzie różnica. Tam będzie różnica, czyli kosztorys dzisiaj te zestawienie materiałów zweryfikuje. Ja to chyba, jak to w kalkulacji, nie, ja brałem z faktury, z WZ-ki, brałem ilość kilogramów chyba po prostu i tak to wpisałem, niestety. No ale poprawimy. Kto się w życiu nie myli? Ten, co nic nie robi, a najwięcej ma do powiedzenia. Mamy ogarnięte, dyrektor zaraz startuje z pierwszą warstwą. Oczywiście pierwsza warstwa na zaprawie cementowej. Dlaczego na zaprawie cementowej? No, w celu zniwelowania nierówności ewentualnych, gdzie my staramy się robić to dosyć dokładnie, tak jak zresztą widzicie. No niemniej jednak jakieś odchyłki do pół centymetra są. Na pierwszą warstwę robi się zawsze na zaprawie i tego się trzymajcie. Tak samo komin. Jeżeli ja widzę, ja na przykład nie mogę, wiesz czego? Jak widzę komin systemowy, jak ktoś muruje na kleju. No bo my to robimy, my tego zrobiliśmy dziesiątki, my wiemy jak to wygląda, nie da się na kleju. No nie da się, da się to zrobić, bo widzieliśmy, z kawą widzieliśmy doskonale jak zrobiony komin na kleju był. Gdzie było przesunięcie o 2 cm i dalej był robiony na kleju.
No ale mniejsza o to, na kleju się nie robi. Robi się to na zaprawie cementowo-wapiennej, czy też cementowej z dodatkiem plastyfikatora, bo dzisiaj też trzeba o tym powiedzieć, że dzisiaj jest wygoda pracy. Plastyfikator, czyli chemia, która jest dodawana do zaprawy, która zastępuje wapno, które kiedyś było stosowane, bo nie było chemii, nie było plastyfikatorów ogólnodostępnych. Pewnie na zachodzie, czy też na dużych przemysłowych budowach może i było dostępne na węzłach, ale niestety w kubaturówce nie było to dostępne, tak samo jak 30 lat temu nie było ogólnodostępne, nie było ogólnodostępne dostęp do takich technologii jak teraz, czyli na przykład do betonu towarowego, tak? Kto w PRL-u widział w kubaturówce, tam osiedle moich rodziców jest idealnym przykładem. Wiecie, jak tam wyglądało bardzo często gęsto? Kasterka zbita z drewna i łopatą na cały dom łopat. Wiktor, wyobrażasz sobie? Na całą chatę łopatą mieszana zaprawa w kasterce drewnianej? Albo motyką. Nawet betoniarki nie było. Człowieku, na cały dom, ci ludzie, ja jestem pełen podziwu dla nich, zresztą do dzisiaj mam z nimi, wiesz, zresztą, szacunek, ale doskonały kontakt z tymi ludźmi, gdzie ja dojrzewałem wtedy na poetów i ci ludzie, którzy jeszcze zostali, bo tam się mnóstwo ludzi wymieniło, to ja znam tych ludzi na cześć i do dzisiaj mam dla nich szacunek, bo ja widziałem, tak samo moi rodzice, oni, tam nie było, tam jedyne, wiesz co było, jak budowali moją chatę, jedynym udogodnieniem? Taśmociąg. Że na dole na taśmociąg z betoniarki dawali zaprawę, ona taśmociągiem szła do góry, tam wypadała do kasterki albo do taczki, dopiero brałeś stamtąd, szedłeś robić. Tam nie było czegoś takiego jak pompy i chłopie. A kopane, wiesz czym było? Tą koparką taką, co dzisiaj na składach węgla są. Albo jak stawki pogłębiają. Nie. Stawki to jest nowe. Tą, co ma jeziak, co jeździmy, nieraz była pokazana. Forsznit, czy jak to tam? No. Szkopska. To się zamyka takie. Ta. Ładowarka bardziej. No ale kopali, nie? Ale robili. Gdzie się zrobiła wgłębienie, widać jak ten wygląda, to rozproszone zbrojenie. Takie aż. No jak bawełna taka trochę. Ja od razu powycinam. Powycinam od razu w tych. W papie. Chłopaki papę położą, zaczną murować. Ja od razu powycinam. Papie po swojemu, żeby to było znalezione od razu, znaczy to nie jest schowane, ale żeby było wiadomo gdzie jest, żeby hydraulicy później nie szukali. Tutaj prowadzenie macie z tego, z dekla zrobionego, ale trzeba to powolutku zrobić, żeby sobie palca nie obciąć. No. A babiczka ma tam duży wybór? Człowieku, wiesz jaka to jest agentka w tym sklepie? Ale wybór czy ma taki... Wiesz co, no co kupisz tam do żarcia coś. Wędlinę ma, widzę, codziennie po kawałku, ale ma. Czyli domniemam, że świeża. O. Tu mamy, tam mamy i jeszcze tylko tu w narożniku. Wiktor wyskrobie, żeby dobrze izolację zrobić pod słupem tylko, czyli to miejsce również izolujemy i tu powstaje tak zwany beton zarysowany. Nie jeździ? Trzeba załatwić, jak przyjadą chłopaki śmieciarom, żeby zabrali. Dobra, trzeba palety podać. Sprzęt jest, to nie będziemy przecież nosić ręcznie. Bo to tak się gada. Wiktor mówi, a ja sobie przyniosę na pierwszą warstwę ręcznie. Nie, nie ma przynoszenia ręcznego. Trzeba wykorzystywać do tego sprzęt celu. Pytacie, czemu tutaj sprzęt stoi, a nie tam? Bo tu mamy kamery normalne online. Nie leśne, tylko takie od sąsiada zasilane. Tak więc odpowiadając na Państwa pytanie, dlatego właśnie. Będę musiał później kupić gdzieś... Gdzieś będę musiał kupić tego do pompowania pistolet, bo nie mamy ze sobą cholera. W domu trzy, a tu żadnego nie wzięliśmy. Ale nadwyrężyłem już łokcia znowu rano przy docinaniu tej papy teraz. Gdzie rano? Dalej jest rano. Ta.
pogodzili te, nie? Można się więcej poruszać chyba, co? Nawet nie wiem gdzie, co, jak. My na szczęście mamy taką pracę, taką sytuację, że do nas i tak by się, no, jak ktoś by nawet chciał, no to czego się do nas tu przyczepi? No jesteśmy w pracy codziennej, zawodowej. Nie wiem jak one stoją, te suporki, ale powolutku. Nie wiem czy poszło na filmie ostatnim, bo musiałem sporo kawałków wyciąć materiału. To, że było dużo kacha i tak dalej, to jedna sprawa. A druga sprawa, że był materiał 3,5 godziny by miał, tak więc. A my potrafiliśmy czekać po 20 minut na 3 metry kwadratowe betonu, zanim pompa da radę. No i też o zbiórce chciałbym powiedzieć. Pod każdym materiałem do końca tej budowy będzie z Państwa inicjatywy. Dziękuję naprawdę z mojej strony, ukłon dla Was, bo to dla mnie tylko oznacza jedno, że jednak darzycie to wszystko zaufanie. Muszę skasować trochę. Wiecie jaki mam pomysł, żeby kupić karetkę. Karetkę, czyli to od widlaka jakiegoś i zrobić sterowanie rozstawu również tym tutaj i to przerobić tak. Czyli sterowanie rozstawu wideł. Ale na takie rzeczy będę sobie mógł pozwolić już po powrocie, bo będę miał sporo więcej czasu na takie rzeczy. Też nieraz jest taka sytuacja, ale to chyba już mówiłem o tym, że jak coś u nas działamy, to nieraz logistycznie to tak planuję. Specjalnie zajmuję się czym innym, żeby chłopaki mieli całe pełne dniówki przepracowane. Bo nie, jak jestem na budowie, to pewne rzeczy poszłyby sporo szybciej, ale świadomie tak postępuję, żeby oni byli pewni, że jest robota. Bo to też ważne jest dla nich w głowie. Tak czy nie? Ale każdy, kto pracuje zawodowo, to wie, że ta pewność posady to jest, kurczę, dzisiaj na dobrą sprawę bezcenna sprawa, sytuacja. Chyba po narożniku rozwiozę kawulcowi na razie po jednej. Zobaczymy, bo ja dzisiaj mam plan chyba na zbrojenia. Zobaczę jak łukie to. Ale chyba za zbrojenia się dzisiaj wezmę. Gdzie ci dać ją? Za maszynę? One już tańczą. Ona tańczy dla mnie. Nie tak jak ja chcę nieraz. A gdzie następną? 4 rogi? Dobra. Tam nawet, tam, nie? To może tak... Nie no, nie na dzisiaj, spokojnie. Na bieżąco będziemy działać. Sprzęt jest, to bez stresu. Co? Co chcecie? Ściągnąć? No to na linkę zahaczcie o widłę.
zawiesiłuj się kawa. Zahaczysz tu linkę o widłę? Czemu ma pęknąć? Nie. Jeszcze? Do przodu? Dobra. Uważaj, uważaj. Nie, nie, musimy cofnąć. Dobra. Teraz musimy wyjechać. Jeszcze, nie? Tak. Słuchaj, palety przed końcem wstajemy? No tak, tak, no to jest kasa nasza, nie? Kasa nasza, tak. No przed końcem, to na jakiś palek się na paletach położy. No, pewnie. Jak na wojnie. Dobra, odczepię burtę. Nie wiem, czy tak się ustawię. Czy mnie łapasz, tak podniesie, czy mam tyle miejsca. Za spod, za spasek! No. Trochę głęboko jest włożona. Zaraz się wymyśli. Na paletach. Tak. Palety się weźmie i powoli ciągnij. Nie, nie, pod koła coś podstaw, przecież ty kurwa przyczepki nie zablokujesz ręcznie. Nie nogą. No to jak chcesz, to nogą no. Czyli wiesz, to jest delikatna przyczepka, nie? A to jest jednak hydraulika. Daj od siebie. Powoli do przodu. Nie wiadę już. Aha. Co ty? Nie wiadę w głębi, nie? No, dobra. Dobra. Woda zaropadnie. Spokojnie. Pójdź kawa, nie trzymaj, co?
poranną akcję. Bez cięć. Nie, no bliżej. Dajcie sobie tak, żeby było dobrze do pracy tak blisko. No, na równym tam. Nie trzeba będzie później przestawiać do jak będę równał. Nie? Do przodu. A wychodź się. O kurde. Będę musiał na wylocie to robić. Nie, miejsca nie mam na wyjazd, wiesz? Witek, zaprawy miesza, ja sobie odcinam tak, żeby można było w razie było przykryć sobie bloczki, bo to one napiją się wody, później pływają, powiem wam szczerze. Przygotowuję się oczywiście na czterech rogach. No, dzisiaj będę murował od zewnątrz, no naprawdę, no nie chcemy wchodzić na płytę ani nic. Także trzeba będzie przemęczyć. Słońce świeci, myślę, że obsuszy ładnie dzisiaj. No trzeba sobie radzić jakoś. A my wyłącznie atakujemy z zewnętrznych dzisiaj. No i tak najlepiej sobie naciąć, powiem wam szczerze, bloczki. Można przykryć później w razie W i będziecie wiedzieć, że wam deszcz czy coś nie napada. Ja zaraz startuję od tamtej mańki sobie. Nibela to też zaraz ustawię. Ta! Nibela to też zaraz ustawimy sobie. Znaczy muszę pierwsze osadzić, po pierwszy narożny osadzam. Ustawiam go do pionu. Ładnie, pięknie. Ustawiam go do pionu. Ustawiam go do pionu. Jednego, drugiego strzelam ze sznureczkiem. Ładnie, pięknie patrzę wymiar. Patrzę laserem. Ale to wam zademonstruję w trakcie. Oczywiście, żeby nie było. I także będziecie widzieć w trakcie mojego działania. Ale ta woda jest kijowa u nas. Ja w domu na przykład mnie nie swędzi skóra, nie? A tu mnie swędzi. Takiej świńskiej skóry nie da się opalić. Se zmierzymy, czy na bloczkach, bo to wiecie jakie bloczki są. Nie jeden się budował, nie jeden ogląda nas. Masz?
mamy 9,99. Tam przejdę. Czyli ściana jest dobrze wymurowana. Nie dałem ciała. Jak to się mówi? Czekaj, trzymaj. Dobra. Też mamy. I też mam. Jest git. Inaczej jest, wiecie, jak naciągasz w powietrzu, na przykład nie ma gdzieś bloczków na środku, to też robi swój. Dlatego ja se wolę zmierzyć i na każdej budowie tak robię, że wolę se zmierzyć i się sugerować ścianami zewnętrznymi. Tu mamy tak. Jest! 12,24. Tam można sprawdzić, widzicie. Ale jak tu gra, to i tam będzie grać. Musi. Mam tu na 9,90. Ta bloczka troszkę odsunę. Masz? No i mamy, drodzy widzowie, 9,99. Także ja jestem zadowolony. No te bloczki były w miarę, znaczy no były proste, nie były takie zwichrowane bynajmniej jak u nas czy ten. Miara zostaje, bo to... Tak. Ja do was się jeszcze odezwę. Se wezmę, przygotuję tylko mandżur. I w trakcie będziemy się oczywiście widzieć. Się zmierzymy z Witkiem. I oczywiście tu mam, można powiedzieć, ulica. Jest jeszcze sznurkiem. Nie rozwijam całego, później będzie rozwinięty na każdą ścianę. Będę miał rozwinięty sznurek. Także nie mamy co się z tym stresować. Tu jest dobrze. Podziękował. Oczywiście muszę zjąć, bo to już mi przeszkadza. Far, far away. No. Zaprawy się staram nie ściągać przed osadzeniem narożników. Oczywiście centymetr 10-11 mm w dół mam. Także już tu se osadzę na poziomkę. Nie chcę za dużo tu od zewnętrznej, oczywiście. Od
zewnętrznie można se ściągnąć. Muszę dawać więcej troszkę, żeby nogi zakańczać. Oczywiście się nie marnuje. Zaprawa. No, sam jednak przykoszony, widzieliście. Miałem poziomicę tu od góry. Tu też trzeba. Najgorsze jest to pierwsza warstwa, powiem wam szczerze. Wyprowadzenie jej. Troszkę za dużo. Chciałem dobrze. Przydobrzyłem. Ale to nic. Mamy w oczku. Trzeba dać poprawkę, że te strony mloczków nie zawsze są idealne. Także nie są idealne. Mamy. Też mamy. Poziomkę ze... To jest pierwsza i jedyna rzecz, której najbardziej nie lubię. To jest ta najwięcej czas zajmująca. No wiadomo, ale bez tego nie, bez... racji nie ma kołaczy. 4 mm jeszcze mogę puknąć. Z jednej, z drugiej majki w dół, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Nie wiem, przecieram, taką mam manię, że przecieram poziomicę, bo dobra, to by było. Tu by było i tu jest i laserek, żeby po prostu, wiecie, tak jak Łukasz powiedział, można kupić sobie jakiś tańszy laser, 2 mm jeszcze. Tańszy laser. Ktoś mamy i zaraz ustawię go na do sznurka, to jest raz, i na wymiar to jest dwa. Sprawdzimy po przesuwaniu, może się ten milimetr, dwa, no dwa milimetry się waha. Boję się puknąć tak mocniej. Tutaj musiał. Mamy tutaj. No to jest właśnie uroki bloczków, że pukniesz z innej strony.
tu mam. Najgorzej wyprowadzić, już jak się wyprowadzi, powiem wam szczerze, to jest inaczej. Się smaża coś, kurde. No niech chociaż wytrzyma, żebym mógł położyć, zrobić tą pierwszą warstwę. Już też będę happy. Będę zadowolony. Sygnałek jest? Jest ciągłość. Czyli mamy. No i tak jak widać, ja sobie zmierzę wymiar. Widzę, dawaj tą miarę. Zmierzymy. Masz? No. Mamy 9,99. No. Mamy 9,99. I tak będzie z każdej strony, skoro tak jak pokazałem wcześniej, zmierzyliśmy sobie ławę fundamentową, że mamy wymiar, to będzie gitek. No i będziemy osadzać na następne. Także będziemy się jeszcze słyszeć i widzieć. Miejsce naszej gęsarki jest tutaj. Masakra. Ale kurczę, powiem wam, że będę się pewnie powtarzał często, ale problem jest z tym łokciem. Cokolwiek zrobić, naprawdę jest. Zobaczymy, jak to pójdzie z gięciem. Czyli co? Dokładnie taka sama ilość prętów. Ja leję wieniec z mocniejszego betonu i słupy, trzpienie, ale nie dajemy wtedy zbrojenia dodatkowego na nadproża. Chyba że jest taka świnia, nie? Jak u nas HS, no to wiadomo, musi być zaprojektowane od nowa nadproże. Tutaj zrobimy nadprożo wieńce, tak jak to robimy najczęściej. I teraz by się przydało jeszcze obcykać, jakiej wielkości ma być strzemionko. No ale bardzo prosta sprawa. Więc mamy 24 szeroki na 30 wysoki, tak jak w dokumentacji, chociaż powiem wam, że ten dom, sporo projektantów adaptujących to zmienia na 24 na 24. I tak samo będzie w tym domu, który będziemy budowali na sprzedaż. Dobra, dobra, zaraz wracam. Miecie w nich precyzyjne rzeczy robić? W tych grubych? Ja nawet ołówkę nie mogę wyciągnąć z kieszeni. Ciężko, nie? Taki jestem nieprzyzwyczajony. Znaczy będę już giął i wiązał z tym, no bo kurde. Chociaż nie wiem, czy będę dał radę wiązać. Zobaczymy, zaraz potrzebujemy 220 strzemionek zrobimy, będzie wystarczająco. 30 wysoki. Wieniec mamy z przykroju prostokąt, 24 cm jest szeroki, 30 cm jest wysoki. Tak jak mówiłem o zbrojeniu w ławie fundamentowej. Tutaj wystarczy, że zostanie zachowane 3 cm, bo to nie ma środowiska agresywnego. Tak więc na zewnątrz możemy sobie zrobić, no generalnie macie napisane to w dokumentacji i tego się trzymajcie, jeżeli się tym na co dzień nie zajmujecie, żeby nie było. No ale tutaj spokojnie możemy po 4 cm, jak zostawimy otuliny, to mamy z 30 cm, mamy 26. I co ja gadam? 26, 23 cm, tak? 23, nie, 24 centy. Tak, 24 cm zrobimy strzemiączko wysokie, natomiast szerokie zrobimy na centymetrów 18. Czyli 20. Tak, zrobimy je na 18. 24 na 18. 24 razy 20 razy 2 to jest 48 i 36 to daje nam 70, 80, 84 cm.
84 cm plus 10 na 2 zakłady odkładu, to jest 94 cm. Zrobimy na 100. Żeby nie było w ogóle odpadów. 100 cm pręty, z czym że oczka będą większy zakład do odrobiny miały, bo chyba po 6 centów wtedy wyjdzie, tak? Zaraz wam zaprezentuję wszystko. Niemniej jednak 24 na 18, 24 wysokie, 18 szerokie, takie robimy strzemiączko. I ta pozostała wartość będzie rozdzielona na dwa usze. Czyli na metr tnę 220 prętów. 220, teraz tak o, z jednego pręta mamy 6 sztuk. 6 razy 4, 24, czyli 40 prętów potnę na metr i będzie 40 metrów, jak potnę na 40 prętów, to będzie 240. Nie potrzebujemy tyle, a potrzebujemy jeszcze trochę oczek mniejszych na strzemiączka do słupów. Tak więc przygotuję 220 sztuk odcinków metrowych. Już tam zaczął przedłużać szwankować ostatnio tamten. Ach nie, nie wiem, który to był właściwie. To jest ten przedłużacz, co masz tam, który szwankował? Co? A to jest ten, co szwankował? Przedłużacz? To ten. Wiesz co, pozwól mi obciąć trochę, nie odpalajmy tych dwóch sprzętów naraz, żebyśmy znowu to termika nie wywaliło u sąsiada. Mówią w radiu o skandalicznie niskim wyroku dla gościa, co psa wysiadł busem, psa dwa razy przejechał i wrzucił filmik. Ja bym kurwę złapał, przysięgam, żebym... Nie jestem karany, bym najwyżej zawiasy dostał. Co? To był kurier? Psa dwa razy skurwysyn przejechał i jeszcze wrzucił film do internetu busem. Nie, no tak to nie, bo byś na dożywocie dostał, ale... A, szkoda gadać, bo to człowiek i tak świata nie zbawi, a się tylko denerwuje. Ale są świnie, świnie lepsze od ludzi są. No debil, po prostu to mało. Dokładnie taka sama robota, jak było wam pokazywane jakieś 2 tygodnie temu. Też, bo kierownik kawa przemawia. Pyk. Oczywiście to z desek tam, tak jak Łukasz powiedział wcześniej, przeszkadza, bo to są znikome tam spady. Pierwszą warstwę staramy się jak najlepiej wyprowadzić. Mi jest niewygodnie od tej strony bardzo, ale to każdemu. Za wilgotny jest ten. Znaczy wilgotny, no jest mleczko, a nie chcemy rozmazać tego, bo nie na tyle naszej roboty. No. No i oczywiście zaczęliśmy pierwszą ścianę robić. Sobie pięknie, ładnie
aby nie padało. No i sznureczek troszkę coś tam mi, nie wiem czy mi go nie podwiało. To też trzeba mieć na uwadze sznurek. Mały włosek wystarczy i już za przeproszeniem pieprzy nam robotę. Musiał mówię zawinąć i to też trzeba mieć na uwadze, żeby po prostu dajcie no niżej czy coś minimalniej. Wiatr dużo robi, podwiewa go. Na tym baterek mi go podwiewa i też trzeba patrzeć na wszystko, kurde. I to jest właśnie to pierwsze warstwa najgorsza, a już później leci jak z no, jak z buta na nas. Bez stresu, tak jak mi, ja mam to stres przy pierwszej warstwie. Да! Домоча. Wszystko dokładnie patrzeć, bo to się może przesunąć czy coś. Widzicie wiatr, daje do, staram się do sznurka. Kurde, podwiewa go dziada. Tam jest dobrze. No, podwiewa. Jakby wam podwiewało. Oczywiście sobie ustawicie do sznureczka gloczek. Jak ustawicie sobie do sznureczka, przykładowo można, jak będzie wam podwiewać, jesteście w trakcie połowy, coś położyć i go nie podwiewa wtedy do góry. Jest wtedy git. No ja lecę dalej, bo mam dwie długie ściany. Na razie zacząłem od krótkiej i w trakcie do was jeszcze się odezwę.
loczki z palet widzę znikają. Także znikać to będą, jak będziemy na kleje jechać. Do usłyszenia. Proszę Państwa, ale wy policie ten, nie wiem, co to, ty normalne fajki kupne masz? No, nie. Pierwszą warstwę uzupełniamy cementem rzadkim. Znaczy cement z wodą i odrobinę piasku, żeby nam się nie powylewało po prostu. A później już wiadomo, idzie normalne wiązanie. Zalajarze są różne, suporki z pirowpustem są, różnych są producentów. My budujemy z solbetu, mimo tego, że nie jest równy, ale jest najbardziej dostępny, a tak byśmy musieli czekać na inne. No i jest stosunkowo najtańszy jednak, albo inaczej. Stosunek ceny do jakości jest w porządku. Bo materiału prostego niestety nie ma. Jakieś widzę teraz, widziałem, ktoś lobbuje dosyć mocno z Białorusi jakiś tamtejszy produkt, beton komórkowy. Nie wiem, co to za marka, jak to wygląda, jak to jest z równością i jakością przede wszystkim, w sensie, no, czy to jest zgodne z normami. Kurde, zapomniałem, bo muszę sobie liczyć, żeby później 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 6, 9, 10, 1, 2, 15, bo po 3 idą. 15 i ostatnia partia idzie po 4. 15, czyli teraz będzie 18. Żeby nie było odpadu, robię wąsa większego odrobinę. W niczym to nie przeszkadza. Ale dzisiaj się skupię na zbrojeniu. Na zbrojeniu. Dzisiaj tego pewnie nie skończę z tym łokciem, bo naprawdę czuję go, powiem wam szczerze. Dzisiaj zrobię belki. Czyli 18 sztuk. Belki zrobię dzisiaj tyle, ile zrobię. Jutro je skończę, bo na pewno 8 dzisiaj nie zrobię sztuk. Jutro je skończę i jutro zrobię zbrojenia do słupów i zabieram się za przygotowanie gratów do 18, bo teraz będzie 21. Do szalunków, tak, bo jest parę rzeczy do przygotowania. Płytę, kurde, OSB mogłem zabrać, jak wiozłem pręty. A może pojadę busem do tego. Do Jastrowia muszę do apteki jechać jeszcze. To może wezmę w hurtowni tej lokalnej w Jastrowiu płytę OSB jedną. Powinna nam wystarczyć sztuka i ją później sobie potnę. 21. Robię sobie kupeczki tak jak zawsze. Teraz będzie 23. Dzisiaj plan, taki minimum, to jest pierwsza warstwa tam, ścian nośnych. No a ja w tym czasie to, co widzicie. 24. Tak, 24. Ja już zgubiłem. Zaraz przeliczyć trzeba. Zawsze przy tym mam problem, wam powiem. Kurde, to bo ja zawsze mam dużo do powiedzenia i dużo myślę i tu sobie niby liczę, dodaję, sumuję, a często gęsto jeszcze chłopaki nieraz mnie wytrącą z tej mojej pracy. Coś tam głupiego się nieraz powie, pośmieje się człowiek i zapomina. I trzeba liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy, sześć, dziewięć. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 27. Czyli jeszcze dwie sztuki, bo 29 sztuk idzie. Czyli tak samo jak w... Tylko inny jest oczywiście wymiar oczek, strzemionek. Widziałem gdzieś tam, są różne filmy na necie, na YouTubie, rzecz jasna. Gdzieś tam w Bangladeszu, czy gdzieś tam w tych krajach trzeciego świata mają takie maszynki homemade do robienia strzemion. Ale to napieprze, drut tylko wchodzi z rolki. Drut z rolki wchodzi szóstka. Szóstka jest prostowana. Maszynka go wygina, obcina i następny, następny, następny. Wyłącz Wiktor na chwilę. Wiktor jest przygłuchy i nie będzie słyszał. Albo chodźcie z kurierem, zrobimy taki manewr, bo ktoś wczoraj napisał. Chodźcie, podamy jakiś adres tutaj. Nie powiemy jaki.
taki adres jakiś tam znajdziemy, który istnieje albo nie istnieje wręcz, i numer telefonu podamy, nawet kupi się na kartę telefon, i poprosimy widzów, żeby na przykład wysłali, albo jeszcze inaczej zrobić, podać adres tam, gdzie mieszkamy u rolnika, i na przykład poprosić widzów, żeby po czteroparczce Coca-Coli na mnie wysłali, DPD wszyscy. 50 paczek kurier niestety nie będzie mógł odesłać, bo będzie miał przejebane. Wiesz, o co chodzi? No, było ciekawe. To ktoś z widzów podpowiedział. Dobre. Nie? Wiesz, o co chodzi? Nie. A jak odeślam, to widzowie wtedy na niego dadzą zgłoszenie do centrali, reklamację. No. Jeżeli pojawi się w systemie 50 reklamacji na jednego typa, no to coś będzie nie halo, nie? Coś by było nie tak, nie? A co mu powiedziałem przez telefon, pamiętacie? Na głośnym? No. Przyjedź, uderz się w pierś i tyle w temacie. Zapominam. To jeszcze zaczął pyszczyć. No ale dobre. Ciekawe, to taki będzie, wiesz, cwane, nie? Trochę. I chamskie, tak szczerze mówiąc. Ale ma być takie. Ja wiem, do Meleksa. Ale to spokojnie. Dobra, ja muszę jechać do hurtowni, bo muszę przywieźć płytę OSB. Człowieku, ja mam mózg jak sklep. Ja wiem. W PRL-u taki, z pustymi półkami. Dwie płyty OSB. Ile worków kleju? Z 15? 15 worków, ciekawe, czy będą biały mieli. No właśnie teraz mnie to pchnęło, jak żyć. Nie, na pewno mają. 15 worków kleju. Ale nie bierz czasem ten. Wiem. Solbeta. Tylko solbeta, nie? Tylko. Tak. No chyba, że nie będzie solbeta. Klej, tarkę do suporka, bo nie zabraliśmy z Myśliborza, i dwie płyty OSB, żeby później nie latać po raz kolejny, bo to jest każde pół godziny wyjęte z budowy, chociaż dzisiaj mam luz, jak widzicie, bo tylko zbrojenia są na mojej głowie, tak więc jest ok. Też trzeba powiedzieć oczywiście o zbiórce, no bo kurczę, no zaskakujecie, tak? Ja się staram was często, gęsto zaskakiwać, ale wy zaskakujecie bardzo mocno, bo w tym momencie naprawdę jest ok. Wy doskonale będziecie mieli okazję się przekonać, co się za te pieniądze ziści. Ja sobie nie kupię fury do świrowania, znaczy kupię sobie furę, ale furę do pracy, tak? Czyli samochód ciężarowy, który prawdopodobnie kupiłbym dopiero w następnym roku, albo jeszcze następnym, pod warunkiem, że to się uda zebrać. Niemniej jednak, no, serdeczne dzięki z mojej strony, pewnie jeszcze na kolejnych 100 filmach wam będę za to dziękował, bo jest za co dziękować, trzeba uczciwie powiedzieć, no bo naprawdę czuję się wyróżniony i kurczę, i traktuję to rzeczywiście jako podziękowanie z państwa strony za to, co robiliśmy przez te 3 lata, i no co tu więcej gadać, tak? Dupy nie będę lizał, ale naprawdę dzięki wielkie, no, bo to jest bardzo ważna sprawa, która buduje, i w tym momencie jest dla mnie kolejny szczebel na tej drabinie, o której od 3 lat mówię. Jest to będzie kolejny szczebel od razu, hub na następny szczebelek. Tak więc dzięki serdeczne raz jeszcze. Akcję zaliczyłem, zaraz wam opowiem. Chyba się miałem znaleźć w tym dzisiaj. Ty, wiesz jaka akcja? Chyba się miałem znaleźć, jadę i patrzę, kawa. Jakaś piekarnia lokalna. Mówię, zajadę, wezmę, nie będę tam na Orlen latał. Tu nie byłem w Jastrowie, do Okonka tylko pojechałem, mam wszystko, nie? Ty, wchodzę do tej kawiarni, do tej paluch, czy coś takiego się nazywa. A tam chłopie, dwie ekspedientki, mordę, spanikowane, dziewczynka płacze, drze się mała. Człowieku w krzesło aluminiowe, świrowała na krzesełku aluminiowym i wpieprzyła się nogą w krzesełko, kolano na chama przeszło i nie mogła wyciągnąć. Człowieku, panika jak cholera, one, wiesz, policja, straż dzwonią, nie wiedzą co robić. Człowieku, podszedłem, mówię do niej, ty się nie stresuj, do tej małej, mówię, nie? Mówię, weź zamknij oczy i się nie drzyj. Człowieku, rozszarpałem te krzesełka aluminiowe. Wyszarpałem te nity z tego krzesełka. Ale zadowolona była później. Ale wystraszona, ja pierdzielę. Ale co ty się dziwisz, dzisiaj powiem. No nie dziwię się, no. A ja już miałem plan, ja już miałem w głowie plan, jakbym nie miał siły przez tego łokcia, to już miałem dwa plany, już bym po flexa aku leciał. Tylko dopiero by zawału dostała. Wiesz co? Nie, to by masz na palce. Wszystkie są na te? Tate! A wczoraj ja wieczorem, bo kawa, patrz, kawa, zobacz, cyk. Kawa mi wczoraj z synkiem kupili dwa piwka. Wieczorem musiałem się spytać taty, czy mogę piwo małe wziąć. Wpadłem, mówię, tatę, mogę piwko małe z lodówki? Latę. No weź se. Latę.
Bo synek kubki ma smakowe tak spieprzone, że... Wypij se, czemu? Wczoraj wypił moją czarną. A przez te właśnie pieprzone te energotrzaski. Tu doskonale widać z góry, co się dzieje, tylko że mleczko jest, nie? Te rozproszenia, rozproszenia, zbrojenie rozproszenia. Ale to zatarło ładnie, co? No. Wypiłem i mówię, gdzie tam, jaka tam konekcja? Bo latte było. Mówi, że to latte. Dobra kawa. Nity nawet nie poczuły, człowieku. Dwa nity wyskoczyły, wygiąłem ten. Tak pani się tak. Ta pani się tak na to patrzy. Ona mówi, pan się nie stresuje, że to ten. Ja mówię, ale ja się nie stresuję. Czy ja bym poszedł na pakę nitawnicę, bym przyniósł człowieku. Ciach zrobił, zapomniał. Ciekawe, czy coś w mediach później nie będzie. Chłopaki mówią, że coś wybuchło tu jak bomba. No, tak było słychać. Taki był chłop jeden. Wybuch jak bomba tutaj poszło. Echo gdzieś, a daleko? No w tamtą stronę gdzieś, nie? To tam jest strona Jastraga. Może coś wybuchło? Nie wiadomo. No. A dawno? No ile? 15 minut temu? A to nic nie jechały, żadne sygnały ani nic, nie widziałem. Nie. Ale to mknięcie człowieku takie... Wiesz, my tutaj w Zyciszu jesteśmy, nie? No. No, no to ten jak się nazywa, tutaj nic nie słychać, nawet tira. Deszcz pada. A no kropi. Zobaczcie, z małej chmury mały deszcz. Na przykład pada majowy grad. Dawno nie widziałem majowego gradu. I to w dodatku przeplatany z deszczem. Trzeba się chyba zwinąć jednak na chwilę. Czyli to wskazuje jednoznacznie, że jest zimno. Ale tu już parę razy dzisiaj tak się działo. 9. Zobaczcie, co chmurka, różny kolor ma. Ciemny kolor, coś poleci. Jasny kolor, nic nie leci, tylko przy chmurze. Wszystkie są docięte pręty. Zostało jeszcze na 3 belki zbrojenia zrobić i zabieram się za kręcenie. Chciałbym chociaż za 4 bele dzisiaj ukręcić. Tak na spokojnie. Jechać już nigdzie nie muszę. Tak więc powinno się to udać. Kurde, fuck, nie zauważyłem. To mi nie wlazła jedna. Dobra. 12. Jest 8 kupek. Mamy czas, nie wiem, 12. 11.29, tak więc spoko czas jest. Kawulec ma już 2 zrobione. No odrobinę ponad połowę ma zrobioną. Myślę, że na spokojnie dzisiaj pierwszą warstwę. Ale ładniejsze są te solbety. Ja widzę po tym. Zobacz, że jak mają krawędzie w miarę. A u nas są prawie wszystkie obdrapane krawędzie. Czemu? Wiecie co? Wodoodporny pisak robi robotę. Jak ktoś se to puści na słuchawkach, to dobrze, że się zorientował dyrektor. Bo to już trzeba byłoby wyciąć. Bo są pewne rzeczy, niestety, przegięcie pały, nawet u nas, które nieraz się nam zdarzają, ale no takie jest życie. Czyli co 20 cm ja sobie zaznaczam. Zaznaczałem kredą, ale powiem wam, że wodoodporny robi super robotę i ja się będę tego trzymał. Czyli powinno być 29 sztuk. 400, 420, 440, 460, a to jest piątka. 480 i dalej nie rozwijam, bo różnie to się kończy z takimi miarami. Co? 20, 40, 60. Ostatniego nie robimy. Bo i tak nie będzie trzeba ściągać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, na osiem, na dziewięć, na dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli tu nie ma. Dobrze, tu. 29 sztuk, tak jak miało być. Macie tutaj budowę rozłożoną na czynniki pierwsze, naprawdę, bardziej nie potrafię. Rozłożymy wam jeszcze jedną budowę na czynniki pierwsze, ale to w następnym roku. W następnym roku w Dębnie będziemy budowali dom z zupełnie innego projektu.
z nowymi elementami, tak więc na pewno zrobię wtedy sezon szósty. Wtedy na pewno. Chyba, że to będzie sezon siódmy, ósmy, nie wiem, zobaczymy jak to się wszystko potoczy, ale na pewno, jeżeli będę tylko zdrowy, jeżeli będę w stanie, to wam zaprezentujemy w następnym roku, 2021, budowę domu z poddaszem użytkowym, z więźbą tradycyjną, na również na czynniki pierwsze. Tam będzie sporo innych elementów, inna budowa będzie, dodatkowe będą elementy konstrukcyjne, słupy, podciągi. I zaprezentuję wam to w taki sposób, jak tutaj. A co ty żeś odwalił, że ci zostało strzemiączka, czyli na kupeczce było więcej strzemiączek. Ale się nie zmarnują. Jezu, jak ciepło, jak słońce przyjdzie, nie da się wyrobić w bluzie. Tylko jeszcze. Wziąłem jeszcze piątkę w razie W, 5 kg. To mały pęczek, ale jakby brakło, nie będę musiał jeździć, a jeżeli wystarczy, no to zabiorę na myśliwóz. Pieseł? No. Jak? Janusz. Tak. No. Janusz? Ten, co go karmicie? No. Ale on ma wyżerkę, nie? Przez to, że go karmicie? No, jak wy mu dajecie rarytaski, to co się dziwicie? Nóżki od kurczaczka jak rosną. Nie, tego by nie starczyło drutu. A jeszcze, chyba, że jeszcze jest jeden taki pęczek. Prosiliście, żeby wam pokazać, bo ostatnio jak wam pokazywałem, było w słońcu i nie widzieliście. Nie wiem, ja tego nie sprawdzałem na filmie. Ale generalnie tu nie jestem pod słońcem, tak więc powinno być ok. Czyli drut na pół. Ja zaczynam od miejsca uszów tutaj, cyk. Na dół zaciągamy, z drugiej strony taka sama sytuacja. Pętelkę, obcęgi, łapiecie obcęgami, naciągacie, robicie dźwignię, drugi raz dźwignię, obkręcacie, ja obcinam. Jeszcze raz dźwignię, cyk, dociągacie i trzyma jak złe. Jeden, nie wiem, to chyba widz był, chyba widz albo nie widz. Ale była jedna osoba, kiedy to było, w tamtym roku? To ten chłopak dzwonił z tymi haczykami gotowymi. Co? Była taka sytuacja, jeżeli mnie oglądasz, podtrzymuję to, co powiedziałem. Widz do mnie, chyba widz, no ale umówmy się, że będziemy tak mówili. Widz dzwonił, mówi, że opracował haczyki związałki pojedynczej, że dokładam i tylko zakłada się haczyk. I twierdził, był pewien tego, co mówił, że jest to wytrzymałe, tak samo jak nasza robota. Ja mu powiedziałem, słuchaj, a chyba to była młoda osoba, z tego co pamiętam. Powiedziałem, jeżeli chcesz, masz ochotę, wyślij mi tego parę tysięcy sztuk na zbrojenie albo na jedną belkę. Ja to zrobię według twojej instrukcji, ale zrobię również belkę naszą i sprawdzimy te belki. Czy na twoją belkę z tymi haczykami mogę wejść i zrobić taki ruch, jak na desce snowboardowej, prawo, lewo. I później się już potem nie odezwał do mnie, no. Podtrzymuję swoją propozycję, jeżeli masz ochotę, jeżeli to będzie rzeczywiście działało i przekona widzów, będziesz tego robił miliony. Czyli jeszcze raz. Dlatego zaczynam od uszu, bo jest później prościej robić. Cyk od spodu, zaciągamy. Ciach, ściągamy. Odpowiadałem już dziesiątki razy na to, dlaczego kluczyka nie używam. Bo dla mnie to rozwiązanie jest wytrzymalsze po prostu. Solidnie jest to zrobione. Ja nie twierdzę, że się nie da tego zrobić kluczykiem. Nigdy tego nie powiedziałem. Ja zawsze wam powtarzam, pokazuję wam coś, czego ja jestem pewien po prostu. Pewnie też dlatego, też trzeba to przyznać, powiedzieć, że pewnie też dlatego, że w ten sposób się nauczyłem, ale ja kluczykiem również próbowałem. Ja próbowałem wszystkim, kluczykiem. Tym naciąganym takim. Dla mnie to jest rozwiązanie najpewniejsze i w dodatku na... Co? Z pawarką. Aha, tym automat mechaniczną, Makitą.
jeden z widzów nam przywiózł w Warszawie. Szłoby to na pewno szybciej, ale to też nie trzymało tak jak chcieliśmy. Gdzie na dobrą sprawę to nie ma znaczenia, no ale tu właśnie te szczegóły się liczą w tym wszystkim potem na koniec. I w taki sposób lecimy. Tak, jedna gotowa. Czekaj, no bo przecież jedna gotowa. Nie będę się sam wysilał za bardzo, bo dobra. Mamy godzinę gdzieś 13 w tej chwili. Chyba, że nawet nie ma 13, co? Około. Godzina, mówię, która jest. Dzisiaj 4 bele chcę ukręcić. Może 4 bele ukręcę i zrobię ten na jutro. Trzemiączka. Co? Za 11. Pierwsza. I powtórka z rozrywki. One nigdy nie są prawie idealnie równe, co do tam 2 centów się, tu chyba będzie okazja wam pokazać. Widzicie? Bo one są cięte najczęściej palnikiem już na składach. Na składy przyjeżdżają 12 i na składach są cięte na 6. Tak jest u nas i tu też widzę, tu 12 nie ma. A jak byliśmy w Koninie, to 12 przywozili. 12 metrowe. W Warszawie chyba też. 12 metrowe przywozili, nie? A wiesz jakie patenty mieli? Normalnie woził ci to takim, jak u Czyżaka mają, co Mateusz nam wozi, te po jednej palecie. No nie, no to Ford jakiś tam. I do tego mieli przyczepkę na dysztu, tak jak do dłużycy wożenia. I te pręty wozili. Już 2 takie te widziałem. Jakieś tam samoróbki to były pewnie. A wy nie wiecie, co się wczoraj stało. Usunąłem to z filmu, bo film był nie wiem ilogodzinny, ale to uznałem, że to jest nieistotne, nieważne, chociaż to bardzo istotna sprawa była. Mianowicie uszkodziłem łyżkę od skarpówkę krokodyla, siłownik od krokodyla. Jeden uszkodziłem. Niestety wypadł z niego kruciec. Wyrwałem, wygiąłem. Jest gwint wewnętrzny zepsuty w siłowniku. Ale odpięliśmy, przybiliśmy wczoraj widły. Na szczęście nie jest ona niezbędna w tej chwili, łyżka. No trzeba trochę jeszcze porównać, ale to myślę, że do końca budowy spokojnie to gdzieś zabiorę go, może na weekend zostawię siłownik. Nie wiem, chyba że na weekendzie ogarnę gdzieś, ale to bardzo wątpliwa sprawa. No, stworzeń mi wypadł z łyżki, z krokodyla z jednej strony. Nie zauważyłem od razu, bo łyżka dalej pracuje, tylko wtedy z mniejszą mocą, bo z jednej strony siłownik działa i trochę ją przegina. Ale taka również wczoraj była sytuacja w poniedziałek. Wyćpuny więcej ode mnie tej koli walicie. Więcej ode mnie koli walą, a Tigerów już nie mają, już ani jednego z tego podarowanego nie mają, już ani jednego. Energolca. Wypieprzyli, on stracił już smak. Ciesz się, ciesz. Więcej walą narkomany ode mnie Coca-Coli. Walą już dzisiaj po 4 koli. Ja jeszcze dzisiaj nie wypiłem ani jednej coli. I wczoraj też tyk, bo się smakiem obeszłem wczoraj. Dobra kolka, nie? Znakomita jest, nie? A ty to gówno pijesz z Biedronki. Nie ja, wiesz, to pił. Wiem, ale ta jest dobra, nie? Najlepsza. Nie ma lepszej. Żadna się nie umywa do niej. A ten, zobacz, już w workach cementu kole przemyca, chowa. Men. Tata i synek. Dwie mędy się dogadały. Opijają mnie. O, ja kończę. Zamykam już warstwę. Pierwszą warstwę. Tu jest. Niekiedy jest tak, że bierz się poprawkę, że bloczek oszukuje. Ale tu mamy w oczku. No. Oczywiście tu bloczek, tam bloczek. Tu mi weszła zaprawa, ale już nie chcę ten. Po prostu będzie od góry uzupełnione. I tu później klejem zaciągnę. Ładnie, pięknie. Oła.
barakudą. Może bo pogoda się utrzymała. Na razie się utrzymuje. Ten plus. Widać, ja się odciągam, no tam nie odciągnąłem od boczka i zrobił swoje. Ale nic się nie stało. Tu jeszcze wyjdą mi z dwa bloczki do cinka. Myślę, że starczy. Nie widać. Jestem zadowolony z siebie, bo myśleliśmy, że się nie utrzyma pogoda, bo naprawdę kropiło w pewnym momencie chwilę. Taki deszcz, bo deszcz. Czy deszczem nie można. Nie można tego deszczem nazwać. Podbicie na mnie tą stronę. To trzeba. Jak widać, młotek. Podstawa tego spiritu z zajścia. Sznureczkę sobie dosunę. No, jak widać. Pyk. Przyśmi. A. No to świeżej dlatego. Mieć to na uwadze, że bloczek może się minimalnie cofnąć, ale to nic się nie stanie, to jest milimetr, nie centymetr, jak to się mówi. No i tak jak widać, tu będzie wcinka i mam zamknięty dół, pierwszą warstwę. No ja oczywiście narożnikowe wyprowadzam. Na razie robię tu, gdzie związało. Szczerze mówiąc, też daje oczywiście. Tak jak zawsze na każdej budowie posypałem piachem sobie w narożniku, żeby nie denerwować się, o tak powiem. Staram się delikatnie to robić.
oczywiście sznureczkiem puszczę. Widzicie, jak wychodzi klej? Delikatnie, jak stukacie, nie mocno, nie napieprzać jak w ten, że jak ja uderzę, to mi się przesuną. Dziad kalwaryjski. Oczywiście nadmiar kleju se gdzieś tam ściągnę. A w środku, jak widać, odeszło, ale powiem wam szczerze, że bloczki też nie są równe. Tam w pewnym momencie mierzyłem bloczka, to miał 20 parę. Tu oczywiście widać jest zjechany bloczek, dlatego starałem się licę dołapać do tego pion. Może mógłbym lekko użyć klinika, dlatego zakupcie sobie plastikowe kliniki. Ja używam do tego drewnianych kliników. A to oczywiście nie mocno, nie? Delikatnie. No, używam plastikowych, ale nie przygotowałem się. I mamy ładnie. Teraz ze sznureczkiem puszczę. Oczywiście tu zaspoinuję na rogu, żeby było ten. Kliniki oczywiście wyciągam później. Puszczę sobie teraz sznurek, żeby wyprowadzić sobie cztery bloczki. Trzy w tą, żeby wyjść na 5 watt. Tylko że tu będzie drzwi, tu się rozpędziłem, bo powinienem dać docinka, ale to nic się nie stało. Następny będzie cały. Już z dwa będę musiał, ale tu już będę musiał na równo. Zabiorę, biorę wymiary, sobie odznaczam, gdzie są drzwi i no i odezwę się do was jeszcze w trakcie, bo jeszcze dwa narożniki tamte oczywiście murowałem niedawno, dlatego nie chcę osadzać. Nie chcę osadzać, bo oczywiście mi się zaraz ruszają. Także dobrze, że jest wiatr. Myślę, że w ciągu pół godziny powinienem tam wymurować. Także do usłyszenia. Dobra, ukręciłem cztery belki. Dyrektor jedzie na cztery warstwy narożnik. Tak się, taki mamy minimum na dziś. Cztery warstwy, wystartowany narożnik. Wiktor kręci piątą belkę właściwą. Zbrojenia wieńca. Tą główną. A ja mam przygotowane gdzieś pręty, tam są, dobra. A tu mam rękawiczki. A ja mam przygotowane. Naciął Wiktor pręty na strzemiona 43, tak? Słupów. Tak więc plan jest wykonany na pewno. Dziś. Ja mu obciąłem, jak szedłem. Wzrokiem. Nie słyszeliście? To tak jak ja wczoraj nie słyszałem tej zagęszczarki. No nie słyszałem. 18 na 18 jest zbrojenie, tak więc zróbmy na próbę. Tu jest pierwsza 18 klapka. Tu pierwsza klapka jest na 18. Cyk, czyli kwadracik. A mogłem dalej dać uszy, ale dlatego chciałem sprawdzić. Dobra. Długo ci zajęło.
Długo ci zajęło to myślenie. Cyk. Przy trzech sztukach ładnie, bardzo równe wychodzą, bo tak jakby prowadzenie mają lepsze. No to są jednak knipeksy, są knipeksy. To jest jedna belka co 15 cm strzemiączko, tak więc nie muszę nawet odkładać na kubkę, liczyć. Zrobię, pomogę Wiktorowi kręcić tą belkę właściwą wieńca i skakujemy, ukręcimy. Właściwie i tak trzeba to zrobić i tak, tak więc nie ma znaczenia, co my będziemy w jakiej kolejności robili. I tak to będzie potrzebne w tym samym czasie, i tak będzie potrzebne w tym samym czasie. Czyli generalnie plan mamy taki, żeby w poniedziałek zalać wieniec na Fajrant. Taki jest plan. Na 18 maja są zamówione wiązary do montażu. Co? Pewnie tak, tak, kawa? Które? Tak, tamte, tak, chcesz? No to nie, dawaj się na stawkę, nie, to ich nie dawaj. Jak chcesz, to bierz. Na wodę, widzisz jak kobita po wacie. A, no bo jak potrzebujesz, to bierz, deski bierz jak chcesz, bo to wszystko się zmarnuje. Ale wiadomo, że tam to jest stawkę. Spoko, nie ma problemu. My na Fajrant mamy, jest godzina 17, ile 17? Trochę. 17:51. Mamy ukręcony 7 belek do zbrojenia głównego wieńca. Została nam jedna belka główna i jedna 6-metrowa belka, z której zostaną zrobione dwa słupy. Cztery warstwy narożnik wypuszczona, pierwsza warstwa gotowa. Taki był plan na dziś, tak więc naprawdę super. Ja chyba na busa wejdę, z busa zrobię ten fotkę na awatara. Co? Co, ja nie wejdę? Człowieku, drobina tam stoi przecież. Dawaj drobinę. Zrobić ci oprzyj o ten, o. Przecież nie będę tak skakał jak małpa jakaś, co ja? Co ja jestem? Małpa? Wyglądam dzisiaj jak małpa, ale... Życie. Przy zbrojeniu zawsze tak. Styknie? Ty, jak ja się pierdzielna. Styknie ci, przytrzymy. Myślisz? Dobra. Jeszcze tu na dachu, nie, byłem już chyba na dachu w busie. Tak więc to mamy do awatarka. Muszę to robić w bezruchu, żeby dosyć ostry wyszedł. No i dziękuję dzisiaj za uwagę. Zbrojenie gotowe, pierwsza warstwa gotowa, myślę, że jutro w piątek, no zresztą nie ma co. Dzisiaj taka pogoda była, widzieliście na materiale, słaba, ale utrzymało się bez deszczu większego. Dziękuję za obejrzenie materiału, to mówiłem ja, dom za 150 tysięcy.pl.